Ciało mężczyzny zostało znalezione w niedzielę na terenie dzielnicy Mikulczyce w Zabrzu. Policja i prokuratura nie udzielają na razie szczegółowych informacji w tej sprawie. Wczoraj około godziny 12 otrzymaliśmy zgłoszenie o ujawnionym ciele mężczyzny w rejonie nieczynnego już wiaduktu kolejowego w rejonie ulicy Anyżowej. Na miejsce został skierowany patrol policji, jak również technik kryminalistyki. Na miejsce przybył również obecny prokurator. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. Na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci mężczyzny, ani w jaki sposób jego ciało znalazło się w rejonie wiaduktu.